Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Teraz jestem obecny w jakimś parku tutaj w Tychach. Słuchajcie, chcę Wam dzisiaj powiedzieć, co się wydarzyło, że jestem tak bardzo szczęśliwa. Ale ja Wam pokażę tylko na początku, jak bardzo jestem szczęśliwa. Czekajcie, ja Was tutaj położę sobie. Tutaj sobie siedźcie, tak. I teraz tak, czy ktoś tu jest? Nikogo nie ma, to możemy zrobić... Ja tak bardzo jestem szczęśliwa, nawet nie macie pewnie. Wiecie, że możemy taki piruecik zrobić, tak. Słuchajcie, powiem Wam, co się dokładnie stało. Bo jestem w wielkim szoku, naprawdę w ogromnym szoku, że wreszcie do tego doszłam, do tego momentu, ile mnie to łez kosztowało, ile stresu, ile wypłakałam jakby takiego bólu z siebie, jak bardzo samotna się czułam, ile plotek usłyszałam na swój temat, ile takiego nękania, złorzeczenia, życzenia mi takiego śmierci, wszystkiego co najgorsze, co się wydarzyło właśnie teraz. Czuję, jak to wszystko tak odlatuje w niepamięć. Pan Bóg wysłuchał wszystkich moich modlitw. Ja całą nowennę odmówiłam w tej intencji. Moi drodzy, jestem tak bardzo szczęśliwa. Nawet nie macie pojęcia, ile mnie to wszystko kosztowało. A teraz jest wreszcie spokój. Czujecie to? Wierzycie w to? Co ja? Ale to Wam może na koniec powiem. Słuchajcie, teraz słuchajcie, chcę Wam opowiedzieć o kilku innych sprawach. Słuchajcie, niedawno miała miejsce takie moje przemyślenia w ogóle w związku z tym, słuchajcie, one wyglądają tak, taka miejsce, taka sytuacja, ja mówię chaotycznie, bo jestem strasznie szczęśliwa. Pewnie zrozumiecie, o co mi chodzi później, gdy usłyszycie, o co chodziło, ale wracając. I słuchajcie, pewnie kojarzycie, że teraz w mediach jest teraz taka moda na to, żeby mówić wprost o swoich granicach związku, o tym, czego my chcemy od partnera, czego nie chcemy, żeby po prostu mówić wprost, gdzie jest nasza granica w dotyku, że ktoś może poczuć się źle, żeby mówić nie, gdy chcemy powiedzieć nie, a nie żeby się zgadzać na jakiś taki seks czy coś, żeby zgadzać się na coś, czego nie chcemy, bo inaczej to jest właśnie takie molestowanie drugiej osoby, to jest krzywdzenie drugiej osoby. No pewnie wiecie, o co chodzi, że jeśli ktoś nas dotyka, a my tego nie chcemy i mu o tym mówimy, no to już podlega pod gwałt. No pewnie kojarzycie, o czym mówię tutaj, ale kochani, i teraz ja ostatnio wyraziłam w mediach swoje myślenie na temat właśnie loda, na temat seksu oralnego i powiedziałam, że ja bym tego nie chciała robić właśnie nawet po ślubie, że dla mnie to jest brak szacunku do samej siebie i to jest taka moja granica. I wiecie, mój mężczyzna uważa tak samo, skoro z nim jestem, no to sobie wyobraźcie, że on zna wszystkie moje poglądy. Ale ludzie, internet, TikTok wybuchnął. I wiecie, ten filmik się wybił na milion osiemset tysięcy. I słuchajcie, i tam wyszła w komentarzach afera. Ludzie mi życzyli wszystkiego co najgorsze, żeby facet mnie zostawił, że pewnie gdy facet się o tym dowie, to mnie zostawi, że pewnie zostanę sama, taką snutką niewidomką do samego końca swojego życia. I teraz pytanie moje, niektórzy ludzie serio uważają, coś tu mam, że niektórzy ludzie serio uważają, że ja bym swojemu mężczyźnie o tym nie powiedziała, a w mediach bym o tym mówiła. Ja nie wiem, oni sobie, ci niektórzy ludzie chyba wmawiają, że mój facet o to niczym nie wie, że on nie wie, że ja takich rzeczy nie chcę po ślubie, ale w mediach o tym mówię wszem i wobec. Zaczajcie to, żeby swojemu facetowi nie mówić, ale w mediach o tym mówić. No ja nie wiem. Inni ludzie, no wiadomo, że oni tam nie wiedzą, że ja jestem w związku, to siam, ty, o wam to. Ale powiem wam, że ja jestem w szoku, że kobiety również pisały właśnie takie rzeczy. I ja wam powiem, teraz właśnie to jest to, co ja kiedyś wam nagrywałam na temat pornografii, że to wszystko właśnie stamtąd się wzięło, że tamta jest geneza właśnie tych lodów i tak dalej. I wiecie co, jeśli ktoś chce sobie to robić, to niech sobie to robi. Ja uważam to za brak szacunku i ja bym tego nie chciała, bo to jest moja granica i ja bym się po czymś takim czuła źle w związku. Gdyby mężczyzna, w sensie mój mąż ode mnie tego wymagał, no to jest bardzo przykre, jak to wszystko się widziało, jak ludzie mi życzyli wszystkiego co najgorsze. I wiecie, chodzi o to, że w mediach to najbardziej te kobiety mówią o tym, żeby mówiły kobiety nie, co im się nie podoba i tak dalej. Ale jak ja coś powiem, to jest oczywiście najgorsze to na świecie, bo Nike musi dosłownie czasami nawet chyba dawać wszystko, czego tylko partner potrzebuje, bo inaczej jestem uznawana za gorszą przez tych ludzi. Ja jestem w szoku, że niektórzy ludzie właśnie też uważają, że nie ma takiego mężczyzny jak ja, że mężczyźni to tylko idą na seks i tak dalej. I ja wam powiem, wiecie dlaczego tak jest? Dlatego, że ci ludzie sami takich facetów poznają. Ja kiedyś, jak miałam, wiecie, taki przełom 18-19 lat, to poznawałam też tylko, znaczy nie, o 19 to nie, bo wtedy byłam w związku, to 18. Gdy miałam 18 lat, to poznawałam tylko takich facetów, co zależało im dosłownie na jednym. Nie znałam żadnego mężczyzny, który chce żyć czystości, a mój mężczyzna sam tego chce i ja wam powiem, ja jestem w szoku takim pozytywnym, jak mi kobiety opisują, że również poznały kogoś takiego, że tego jest więcej, szczególnie ja widzę na przykład jak
Był taki moment, kiedy zostałam już Nike, to był już rok 2020-2021 i mężczyźni zaczęli do mnie sami pisać, że oni też mają takie myślenie, ale ich kobiety znowu chcą tego, to robić przed ślubem, a oni nie. I oni nie wiedzieli, jak z nimi rozmawiać i tak dalej. Także ja się bardzo cieszę, bo ja dzięki temu właśnie jak żyję, co pokazuję w mediach, nawracam wiele osób. Ja dostaję praktycznie każdego najmniejszego dnia chociażby jedną wiadomość, że komuś pomogłam zbliżyć się do Boga, że ktoś dzięki mnie zaczął też żyć w czystości, że zaczął się szanować, że nie robi tego z partnerem, nawet gdy robił, to nagle z tego zrezygnował, bo tak im się podoba to, co właśnie ja promuję w mediach. I to jest przecudowne uczucie. Ja się tak bardzo cieszę, że ja ludzi zbliżam do Boga. Następna, kochani, kwestia, to ja Wam powiem, planowałam sobie wyjazd nad morze i ja Wam powiem, chciałam jechać na 3 noce, czyli w sumie 4 dni. Powiem Wam szczerze, jak zobaczyłam ceny, to się oficjalnie przeraziłam i zrezygnowałam. Ja Wam powiem tak, za 3 noce z moją siostrą, czyli na 2 osoby chciałam jechać, chciałam jechać ze swoją siostrą, czyli zaczęłam oglądać najtańsze właśnie, zrobiłam sobie w filtrach te najtańsze i zobaczyłam, że najtaniej za 3 noce i oglądałam i Kołobrzeg, i Gdynię i wychodziło, że najtaniej to był przedział tak 980 albo 850, to było najtaniej. Ja Wam powiem, jak zobaczyłam, że za 3 noce taki koszt, że prawie 1000 zł za 3 noclegi, no to ja Wam podziękuję naprawdę tym wszystkim ludziom. Ja rozumiem, że to jest drogie, ale ja uważam osobiście teraz, że lepiej wyjechać chyba na tydzień za granicę niż właśnie tam. Bo wiecie, jak doliczycie sobie do tego wszystkiego jedzenie, pociągi i tak dalej, no to wychodzi za samo morze około 1500. No ja Wam powiem, nie chcę aż takich pieniędzy wydawać nad morze. Wolę pojechać sobie za te pieniądze na dłuższy wyjazd w góry, a jak nie, to na 2 wyjazdy. Bo mam teraz od 24 urlop, no i chcę go jakoś właśnie spożytkować tak jakoś dobrze. Chciałam też jechać, powiem Wam szczerze, że do Poznania, do Warszawy. Chciałam się właśnie tam z widzeń spotkać, ale ostatecznie nie wiem, jak to będzie wyglądać. Naprawdę nie wiem, bo nie wiem, ja nie chcę takich dużych pieniędzy, bo wiecie, ja zaoszczędziłam sobie pieniądze na wyjazd nad morze, na wyjazd nad morze szczególnie, ale powiem Wam szczerze, że nie sądziłam, że to aż tak drogo wyjdzie. Wiecie, ja sprawdzałam hotele, gdy były, wiecie, luty i tak dalej i wtedy wszystko było tańsze. Ja też jakaś głupia, mogłam sobie już wtedy wcześniej to wynająć, no ale dobra już. No, uczy się na błędach, w każdym razie nie podoba mi się to, chyba jakoś będę musiała dalej to myśleć i tak dalej, no. W każdym razie, kochani, teraz już przejdźmy do ostatniej rzeczy, czyli to, co się tak bardzo z tego cieszyłam. Kochani, pewnie kojarzycie, jak jeszcze tutaj niedawno Wam mówiłam, że dostałam taki wyrok nieprawomocny i tak dalej. Co się to działo w mediach, że ludzie mnie nękali, że ludzie, ten właśnie cały ośrodek pisał, że właśnie też wygrali, znaczy no prawie wygrali, bo wyrok jeszcze nie był prawomocny i tak dalej. I wiecie, ja mówiłam wtedy, że ja się od tego odwołuję, że mam nadzieję, że jakoś wygram. Ja wtedy byłam sama, nie miałam wtedy żadnego prawnika, nie miałam nikogo, komu bym mogła o tym wszystkim powiedzieć. Tam jeden taki znajomy mi pomagał, taki inny znajomy prawnik, ale to nie był jakby prawnik, który miał własne biuro, tylko że to był taki ziomek, co po prostu mi pomagał, mi wszystko tłumaczył. I ja Wam powiem, ja się tyle napłakałam, tyle łez wylałam, całą nowennę pompejańską odmówiłam w tej intencji, żeby właśnie Pan Bóg pomógł to wszystko wygrać, bo ja wtedy byłam zupełnie sama, ja nie miałam na kogo liczyć. Pewnie kojarzycie, co się w mediach działo, jak wszystkie portale pisały o moim wyroku. Ja pamiętam, że nawet starzy znajomi, którzy ze mną nie gadali po 3-4 lata, nagle zaczęli pisać i się pytali, co się dzieje i tak dalej, jak to dalej wygląda, czy mam teraz te wszystkie prace społeczne. No wiecie, a ja się od tego wszystkiego odwołałam. I ludzie zaczęli mówić, na przykład taki Dominik Bos mówił, Mateusz Spiesiński. Dominik Bos w ogóle jakoś tak powiedział w pewnym momencie, że powinnam się do tego przyznać i powinnam dostać, jakby przyjąć tą karę, jakby ten wyrok na to, no coś takiego, jakoś tak to parafrazując oczywiście, że mam to przyjąć, bo inaczej bym dostała coś gorszego i tak dalej. I ja jestem szczerze ciekawa, czy teraz te wszystkie media, czy wszystkie te Mateusze Spiesińskie, czy Dominiki Bosy, wszystkie te inne influencerki, influencerzy, którzy na TikToku, czy to na YouTubie mówili o moim wyroku, powiedzą wprost, że prawomocnie moje śledztwo zostało umorzone, czyli oficjalnie śledztwo zostało umorzone, jestem dosłownie niewinna i wyrok jest prawomocny. To nie jest tak, jak, że on był nieprawomocny wtedy, gdy były te wszystkie prace społeczne. Wyrok jest prawomocny. Nawet nie macie pojęcia, jaką ja teraz czuję ulgę w sercu, że wszystkie te modlitwy zostały wysłuchane, że później ostatecznie ktoś się tam do mnie zgłosił, ktoś mi pomógł i tak dalej, że ostatecznie wszystko udało się zrobić tak, że jestem właśnie osobą no, totalnie niewinną, bo tak to powiedzmy. W ogóle tak jakby nigdy nie było żadne śledztwo, powinno być prowadzone, jak mi to właśnie ten mój prawnik tłumaczył, że skoro właśnie śledztwo zostało umorzone, to tak naprawdę nie było nawet podstaw do tego, żeby właśnie jakąkolwiek właśnie sprawę zaczynać. Także to jest cudowna informacja. Jestem też ciekawa, czy OMZiK to opublikuje, że właśnie śledztwo zostało umorzone i tak dalej.
jestem ogromnie, ale to ogromnie szczęśliwa. Dziękuję serdecznie wszystkim tutaj za modlitwy, dziękuję wszystkim za jakiekolwiek wsparcie takie słowne, za dodanie mi otuchy w tym trudnym dla mnie czasie. I ja wam powiem, zauważyłam też, że bardzo wiele rzeczy zmieniło się w momencie, kiedy poznałam swojego chłopaka. Nagle wszystkie sprawy zaczęły się układać. Wiecie, ja też się dużo modliłam o dobrego męża, ja też dwie nowenny w tej intencji odmówiłam. Nie wiem, jak to będzie dalej z przyszłością i tak dalej, ale wiem, że obecnie jestem bardzo szczęśliwa. Dużo rzeczy mi się poukładało i tak dalej. Jestem bardzo szczęśliwa. Jakbyście pomyśleli o każdym aspekcie w moim życiu, to wszystko się poukładało. Jestem bardzo, ale to bardzo szczęśliwa i po prostu nie umiem więcej słów wyrazić, niż po prostu wszystkim wam tutaj dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli, którzy zgłaszali się do mnie z ofertą pomocy jakiejkolwiek, takiej nawet słownej. Szukaliście mi niektórzy nawet prawników i tak dalej. Jestem wam bardzo wdzięczna. A co i tak się okazało, że ostatecznie nikogo nie potrzebowałam. Tak w sensie, tak wiecie, że nikt nawet przed sądem mnie nie bronił, bo nie było w ogóle żadnej sprawy sądowej. Dosłownie nic nie było. To jest coś pięknego. Wszystko się samo wyjaśniło. I no i w sumie to tyle, kochani. Przy okazji wam dziękuję wszystkim za donaty, za jakiekolwiek wsparcie, czy to słowne. Dziękuję wam za każdą modlitwę. Wiem, że też niektórzy dawali za mnie na mszę. Widzicie, Pan Bóg czyni cuda i jestem chyba ateistycznym przykładem, że Pan Bóg po prostu czyni cuda, jeśli się naprawdę w Niego wierzy. Dużo też modliłam się w tym czasie do świętego Ekspedyta, który jest patronem spraw takich nagłych i w ogóle. Odmówiłam też nowenny do świętej Rity i w ogóle do świętego Judy Tadeusza. Jechałam też do Częstochowy, więc ja w tym wszystkim widzę właśnie obecność Pana Boga, że On po prostu opiekuje się mną. I dziękuję przy tej okazji właśnie wszystkim. I wiem, że wy możecie w to nie wierzyć, ale ja widzę, jak w moim życiu Pan Bóg działa, bo wszystkie problemy rozwiązały się w momencie, kiedy odmówiłam nowennę pompejańską. Innego na to środka nie ma, skoro nawet nikogo nie poznałam ani nic. To było coś wspaniałego, coś cudownego, że gdy byłam sama, nagle później odmówiłam nowennę, później jak zaczęli się do mnie ludzie zgłaszać i oni zaczęli mi pomagać, także dziękuję wszystkim. No, jutro jadę na właśnie takiego grilla z taką fundacją właśnie, która się właśnie wtedy do mnie zgłosiła, która mi też pomogła, także im też dziękuję bardzo. Bardzo fajnie ostatecznie było i cieszę się, że przeżyłam tak trudny okres, że tyle wycierpiałam. Natomiast zrobię o tym i tak osobno filmik. W każdym razie, kochani, teraz już się zwijam, bo idę do sklepu i będę robić jakiś obiad. I za niedługo widzę się też ze swoim chłopakiem, także bardzo się cieszę, bo jedziemy w sumie z nim jutro na tego grilla. Dużo z nim teraz czasu spędzam, dlatego jestem tak mniej obecna tutaj, bo wiecie, są wakacje, jest ciepło i bardzo dużo z nim czasu spędzam. Mam nadzieję, że to rozumiecie, że jestem teraz taka bardzo spokojna i taka bardzo radosna. W każdym razie mam nadzieję, że wszyscy ci influencerzy też sprostują te słowa, że powiedzą wprost, jaka teraz jest prawda, a nie, że dalej będą podtrzymywać właśnie to, że mam jakikolwiek właśnie wyrok, podczas gdy serio wyroku nie mam, jestem niewinna. Wyrok, znaczy postanowienie sądu jest prawomocne, bo to nie jest wyrok, bo żadnej sprawy nie było prowadzone ani nic. W każdym razie, kochani, to tyle. Dziękuję wam wszystkim za wszystko. Dziękuję za donaty. Jak coś, to macie wszystkie linki w opisie. Pozdrawiam was serdecznie i buziaki.